Jak co tydzień witam wokół Watchdoga. Opowiadamy o tym, co jest ważne z punktu widzenia jawności, praworządności. Dzisiaj kilka takich ważnych rzeczy, również z punktu widzenia tego, że właśnie jest zakończenie roku szkolnego. Dlatego zapraszamy do wysłuchania podcastu z Anną Dęboń z Dopaminy Lab, z Dąbrowy Górniczej, która jest również członkinią sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Anna opowiada o tym, co jest w szkołach z prawami człowieka, jak to wygląda, jak wyglądają statuty, ale tak naprawdę też pokazuje drugą kwestię, która jest chyba najważniejsza. Co z tym można zrobić? Jakie narzędzia wykorzystać? Trochę z czego to wynika? Jak wyglądają te różne kwestie związane z tym, żeby w szkole było inaczej? To bardzo dobry temat na zakończenie roku. Jest o czym myśleć, co pokazywać i tak naprawdę co zmieniać. Drugą rzeczą, którą warto zobaczyć, to na naszej stronie federowanie.sieciobywatelska.pl są różne monitoringi, które można zobaczyć, przejrzeć, o co to pytaliśmy, o co też pytają inne organizacje pozarządowe, które korzystają z naszego mechanizmu federowania. A zachęcam do zobaczenia dwóch ostatnich wniosków, które wysłaliśmy. Pierwsze to są wnioski wysłane do Kancelarii Sejmu i Senatu. Zapytaliśmy o imiona i nazwiska doradców Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu oraz o wynagrodzenia, dlatego że w mediach społecznościowych pojawiła się informacja i też takie pismo, z którego wynika, że Marszałek Sejmu nie chce ujawnić wynagrodzeń swoich doradców. Zapytaliśmy o to, zobaczymy jaką dostaniemy odpowiedź, postaramy się doprowadzić tę sprawę do jawności, bo naszym zdaniem bezwzględnie wynagrodzenie doradców Marszałka Sejmu i Senatu musi być jawne. Druga kwestia to też z mediów. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar w mediach wskazał, że różne wydatki w Ministerstwie Sprawiedliwości z kart służbowych, płatniczych mogą budzić wątpliwości. To jest temat, który był poruszany kilka lat temu przez Fundację Państwo. Wróciliśmy do tego, wysłaliśmy wnioski do wszystkich ministerstw, kto używa kart, jakie rodzaje to są kart i jakie tak naprawdę w ostatnich miesiącach były to wydatki z tych kart. To jest ważny temat, co pokazuje wieloletnie staranie się różnych organizacji o informacje właśnie o wydatkach z kart. Natomiast to nas trochę też wszystko prowadzi do tego, co już wspominaliśmy i wokół Watchdoga i też na naszych stronach internetowych. No, czekamy na centralny rejestr umów, jest to kluczowe dla jawności finansów publicznych i miejmy nadzieję, że się w końcu to stanie i nie będzie trzeba pytać, wszystkie wydatki będą w jednym miejscu. Jeżeli mówimy o asystentach, to też warto przeczytać nasz artykuł o Matthew Truant, który dotyczy doradcy ministra spraw zagranicznych. Sprawa sprzed kilku lat. To jest dosyć ciekawy wątek międzynarodowy i tego, jak dziennikarze międzynarodowi opisują o naszych na przykład doradcach, dopytują. My ten temat ciągniemy. I co tak naprawdę można się dowiedzieć o tym, jak są zatrudniani doradcy, czy różne osoby doradzające w ministerstwach, co pozostaje po ich pracy, czy w ogóle coś zostaje, czy tak naprawdę możemy się coś o tym dowiedzieć. I zachęcam, jak w każdym oku Watchdoga, jest to dla nas bardzo ważne, wspierajcie to, co robimy. My się tym, co robimy, dzielimy, edukujemy. Możecie dołączać do naszych kursów edukacyjnych, do naszych, słuchać naszych podcastów i tak naprawdę też korzystać, na co duże pieniądze przeznaczamy na nasze bezpłatne poradnictwo porady.sieciobywatelska.pl. Korzystajcie i wspomagajcie.